Ale nie o tym będziemy gadać, jaki jestem zajebisty, fantastyczny, ułożony, bez nałogów, fenomenalny, wyrozumiały. Kurczę, mamo chwalę. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Czwarteczek, 16 lutego. Ty dzisiaj będziesz widział film z zabawy tym produktem Ultra Coat Master Wash. Postał w garażu. W garażu 7 stopni, zrobił się mętny. Nie wiem, co o tym myśleć. Zapach, nic się nie zmieniło. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o działanie również. Teraz tak, pogoda. No, słoneczko świeci. Wcale nie jest tak cudownie, bo w nocy przymroziło. Tak naprawdę tutaj beton mam zamarznięty. W słoneczku jest troszeczkę lepiej. Temperatura myślę, że w okolicach też 4 stopni. W słoneczku pewnie troszeczkę więcej. Zobaczymy na Mańkę. Słuchaj, Mańka nie pamiętam, kiedy ostatnio myłem. Siedzi tutaj szybki zawodnik, który dodaje połysku. To samo co na Audi. I teraz rozrobiłem, słuchaj, 1 do 10. 1 do 10. Standardowo wody trochę. A, wezmę już tym, psiknę. Ok. O, tu chyba nie ma nic. O, słyszę, że Volvo przyjechało. A, zobacz ile miodu. Dobra, tutaj troszeczkę, stryk, no zobaczymy. Patrzyłem cenę tego produktu, słuchaj, no opór, 150 zł i tutaj cena do jakości. Czy fakt, że czuję, że to jest bezpieczny produkt, ale kurczę, 150 zł. Dobra, jadę, włączam stoper, jak się uda, tinti, rinti, rinti. Lecimy. No mgła piękna, co? Ładnie, ładnie. Na białym będzie to widać bardziej spektakularnie, jeżeli chodzi o zmiękczanie brudu. Tył jest dowalony na maksa, to pojedziemy na końcu, bo najszybciej na pewno przyschnie, to nie ma tematu. No na Maniusie to nie pójdzie wiele. O, lusterko też dowalone. O, ładnie tutaj coś rozpuściło. Nie wiem, jakby sadza. Pewnie jak żona była w pracy. Z komina, jak to w Łodzi. Nie Śląsk, ale pył węglowy. Na maksa. Dobra, pojadę jeszcze przód. Z tego względu, że tutaj też ładnie brudny. I tył. Najważniejsze, słuchaj, tył. Tutaj nie żałuję materiału. No, spokojnie, bo mi się kończy. Pół litra tylko rozrobiłem. Wszystko krąży wokół pół literka. Ok, i resztę nie żałuję. Idę na machę. Zarzucę do połowy. Słyszysz? Klekota? Wolwiaczek, wolwiaczek przyjechał. Stary, dobry, kurcze, gamoń. Jeździ, niezniszczalne auto, słuchaj. Rdzewieje, ale jeździ. No dobra, słuchaj, o, nie włączyłem stopera, szlak by to trafił. Okej, okay, minuta 45, jak skończyłem, tu na szybie widać, że już wysycha, wiadomo, przyciemniona, ciemne. Tu jeszcze siedzi, tu jeszcze siedzi, wszędzie siedzi. 1 do 10 ewidentnie lepiej zmiękcza, to w ogóle nie ma tematu, to w ogóle nie ma o czym mówić. Zdecydowanie. Przyjemnie to, jak już zarzucałem, to już widziałem, że będzie na pewno lepiej. Zobaczymy, jak koła, na których nie ma zabezpieczenia. No trochę sobie jeszcze poleży. Dam mu jeszcze chwilę. I będziemy atakować. Zacznę od tyłu. Nie, zacznę tutaj od boku. Tył zostawię na końcu. Zobaczymy, jak przyschnie na szybie. Tutaj jakie smugi żona wycierała czymś, nie wiem. Czaisz, w jakim stanie jest szyba, nie? Jeszcze jest, popatrz, no ładnie siedzi, ładnie. 1 do 10 z oprysku, widzę, że jest nieźle, no ale tutaj wydajność wtedy już kuleje. I to na maksa. No droga, droga piana i cały czas ten zapach. Naprawdę, ja już ten produkt miałem. No zapach intensywny, mega mi coś przypomina. I nie przypomnę sobie co, tak starałem się w domu, w głowie sobie poszukać, co ja takiego wąchałem, nie pamiętam. Słuchaj, 3 minuty, odkąd skończyłem aplikować produkt, czyli liczę, że jakieś w okolicach 4 pewnie od aplikacji. Zobaczymy, jak będzie pięknie się wypłukiwać ten brud.
Pięknie, co? Nawet widać. Ładnie. A teraz jestem ciekawy, jak się ma tutaj. Mamy czas, słuchaj, 4:43 od aplikacji tutaj. Jeszcze siedzi, ale już, to już jest końcóweczka. No jest dobrze. 1 do 10 robi mega robotę. Teraz zobaczymy jeszcze przód. Maska. Dobrze, i teraz, żeby nie było, że to samo zrobi się myjką, tutaj produktu nie było z oprysku. Fakt, że tutaj ta strona ma trochę lżej, ale chcę zobaczyć, chcę porównać. Czy jest różnica? No jest, nie da się ukryć. Jest, zdecydowanie jest. Biorę sprężone powietrze. Standardowy strzał. Ok. Zaczynamy tutaj, słuchaj. No zajebiście. 1 do 10 miazga. Zobacz, widzisz, delikatny sznyt. Fakt, że auto jeździ tylko w warunkach miejskich, ale dawno nie był myty. Nie robi mnóstwo kilometrów. Nie ma na sobie powłoki. Raczej ma jakąś bardzo starą. Tu jest kanapka, kanapki, kanapki. Tu jest tyle zabezpieczeń, że sam tak naprawdę do końca... Znaczy, wiem, co tu ostatnio kładłem. Wiem, co kładłem. Coś zajebistego, z zajebistym połyskiem. No, zebrało ładnie. Naprawdę, 1 do 10, super. Fajniej. W ogóle jakaś ta aplikacja, w ogóle dla mnie ten produkt stworzony jest właśnie 1 do 10. I czuję, że z pianownicy znowu będzie 1 do 20, jeżeli chodzi o oprysk. 1 do 10, bomba. Tył. I tutaj jestem najbardziej ciekawy.
Oczywiście wypłukiwanie tego produktu 1 do 10 jest jeszcze bardziej upierdliwe niż 1 do 20. Nie ma dramatu, ale mogłoby być lepiej. No i tutaj mamy. Zobaczymy. Kurczę, jakby ci to zobrazować. Tu mam cień, ale wiesz co zrobię? Inaczej zrobię, wezmę niestety, paluchem przejadę. A tu przejadę. Kolosalna różnica, co? Zobacz. Zresztą, patrz, jadę paluchem tu. O, tu jest takie odcięcie jakby. I tu się zaczyna. No właśnie. To był chwilowy film grozy, jak zarysować sobie auto. No ale niestety tak jest. Testujemy to i rysujemy. Oczywiście nie musiałbym tego robić, no ale chcę ci to pokazać, no bo jak mam ci to zobrazować? Dobrze, wstępnie 1 do 10, jeżeli chodzi o oprysk, robi mega robotę. Lecę teraz z drugiej strony, z pianownicy PA. A, felga. Kurczę, widzisz. Bo chcę, żeby film był jak najkrótszy, bo tamten troszeczkę przegiąłem. Film brudu, tylko i wyłącznie. Zajebiście, naprawdę. No i sprężarka, standardowo. Zajebiście, naprawdę fajnie. Dobra, wskakuję z PA. No dobrze, zaznaczone już mam. Słuchaj, zamiast 1 do 20 rozrobiłem 1 do 10, ale w porę się opamiętałem. Nieźle, co? Teraz tak, zaznaczona felga, drzwi, felga. 1 do 20 w cieniu, bardzo fajnie, więc prawdopodobnie powinno trochę poleżeć. Zobaczymy, jak ze zmiękczaniem. Kurde, jeszcze za gęsta. Start. Ja pierdzielę, jeszcze budyń. Jeszcze budyń, ale już trochę mniejszy. No wydajność jest niesamowita z pianownicy. Jestem naprawdę pod wrażeniem nie z tej strony. Zobacz co się dzieje. Masakra. Czyli będziemy atakować kolejne auto 1 do 30. No nie wiem co powiedzieć, no słuchaj, teraz jest można powiedzieć prawie ideolo, ale też się tak odrywa, widzisz, kaszkowo. Teraz się robisz taka trochę kaszkowata, ale też rwie się płatami. Już taką pianę miałem, gdzie tak schodami zjeżdżało, że właśnie odrywało się. Co to była za piana? I zgłupłem. I to będzie się powoli, te place będą się odrywać. Idealnie. No ładnie ciągnie tutaj, widzę. Zobacz, z felgi. Zobaczymy co dalej, jak to będzie wyglądać. Zostało mi dużo. Nie będę dorzucał. No i rwie się potami. Co to było? No będę zmuszony przeszukać sobie kanał, ale pewnie mi się nie będzie chciał i oleję temat. Naprawdę, ten zapach tego produktu. Co ja takiego miałem? Fajne jest to, że jest uczucie, że jest naprawdę bezpieczna. Cena i tutaj drogo. Ale kurczę, zobacz, jeżeli chodzi o pianownicę, wydajność, to będzie kosmosik. 1 do 20, czuję, że 1 do 30. I prawdopodobnie w środę będziesz widział ten film. A w następną środę, czyli widzisz w środę ten film, a w następną środę będę chciał wskoczyć na Volvo z 1 do 30. I zobaczymy, co się wydarzy. Dzisiaj też będę starał się umyć Volviaka, więc być może, więc prawdopodobnie jeszcze dzisiaj to popełnię. Patrz, jak ciągnie. Widzisz, tak jak mówiłem, odrywa się. Płatami, zobacz. No, zajebiście. I tak chcemy, żeby było. Od góry, tu się powoli odrywa, od dołu, dlatego jedziemy od dołu do góry.
dla osób, które testują piany, nie machaj tym tak, że no bo no nie, no to musi być warstwowo, żeby ta warstwa po warstwie się uzupełniała. No, ale z brudem widzę, że może być słabo. No dobra, słuchaj, co my tu mamy? 3 minuty, więc pozwolę sobie już coś pocisnąć. Jeszcze siedzi, zanim się ogarnę z myjką. No ładnie siedzi. 1 do 20 jest fajnie. 1 do 10 było za gęsto. Tu na szybie wiadomo już spłynę, a na dachu to będzie siedzieć wieczność. Zobaczymy później jeszcze, jak 1 do 30 będzie, kurczę. Dobra, widzę tu gdzie niegdzie, raczej panel jest zwilżony. To nie ma tematu, zobacz. No to czekam, kurde, czekam. Tu? No też jest wilgny. Więc czekam, czekam i czekam. Zobaczę jeszcze przód, felga też jest jeszcze wilgny. Siedzi. No co, no nie będę... Zobacz, jak się fajnie urywa. Do tego właśnie zmierzam. Patrz, widzisz? Stopniowo się... Już miałem taką gdzieś pianę, kurde, no. Było, co tak się właśnie obrywało, takie place. Idealnie to spływało. O! Przepraszam za szumy, niestety trochę wieje. Dobra, słuchaj. 4.18. Jedziemy? Sprawdzam. No i widzisz, 1 do 20 i od razu inna bajka. Inaczej siedzi. Lecę. 4.30. Wyłączę już stoper, resetuję i ogień. Słuchaj, nie będę ci pokazywał całego wypłukiwania. Objadę całe auto, ale już widzę, że szału nie ma. Jeden zrobił lepiej, domyło przy 1 do 10, ale to za chwilę. Ja wypłuczę sobie całe auto i biorę sprężone powietrze i patrzymy, co jest 5. No i mamy. Teraz tak, chciałbym ci pokazać różnicę pomiędzy opryskiem a pianownicą. Hydro fajne. Dużo słabsze, czyli więcej brudu. Fajnie to też widać tutaj na zderzaku. Jeżeli chodzi... Tu położymy. Zobacz. Widzisz? Patrz. No różnica jest kolosalna, to nie ma tematu. Zobaczymy teraz z drugiej strony, jak ma się... felga. Gdzie ja tu... Tragedia. Dramat. Tak, auto, tak jak mówiłem wcześniej, bez zabezpieczenia, bez powłoki, więc tutaj wiadomo, zbieranie brudu, zmiękczanie brudu będzie też inne. Brud się bardziej trzyma. Jak widać, auto potrzebuje mega dopieszczenia. Zobacz, ile lotnej rdzy. Cała zima bez konkretnego mycia, przed zimą było liźnięte. Czekam na wiosnę. Co do piany, słuchaj. 1 do 20. Moim zdaniem fajnie, ale coś czuję, że 1 do 30 będę chciał ci za tydzień właśnie wrzucić, jak leży 1 do 30. Będzie jeszcze fajniejsza ta pianka. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o pianę, cena do jakości, spoko. Z tego względu, że tutaj mi chodzi o pianownicę PA. Ja uwielbiam zmiękczanie brudu z pianownicy. I tak naprawdę 1 do 30 latem oczywiście. Śmiało wskakujesz na auto wiosną i ten brud będzie pięknie zmiękczać. Lepiej wiadomo będzie, jeżeli będzie powłoka. To w ogóle zdecydowanie. Oprysk 1 do 10 i robi miazgę. Naprawdę 1 do 20, 5 powiedzmy, jak masz powłokę, też zrobi robotę. Ale 1 do 10 jest fenomenalny. Co do produktu, gdzie ja go mam? A zaraz wejdę do garażu. Im cieplej, jego trzeba dobrze wymieszać, tym bardziej się robi krystaliczny. No, zrobił się taki naprawdę matowy.
Myślę, że temperatura mu nie przysłużyła, 7 stopni, ale działanie, myślę, że to nie ma nic wspólnego na działanie, nie ma w związku z działaniem produktu, jeżeli chodzi o zwiększanie brudu. Oprysk cieplejszy, oczywiście, że będzie działał lepiej. Teraz tak, podsumowując produkt, słuchaj, poczekali. Bardzo fajny, naprawdę fajny. 150 zł za 5 litrów, patrząc na wydajność 1 do 30, jeżeli chodzi o pianownicę Kosmos. To masz na litr 33 ml produktu. Czego chcieć więcej? Zima. No tu trochę leżymy, bo na litr produktu trzeba dać tą setkę. Jak masz zabezpieczenie, to na 1,5 litra myślę, że jak dasz 100 ml produktu, 90, znaczy inaczej, przepraszam, 1 do 25, będzie już dobrze. Czyli 40 ml na litr, no to 60 ml na 1,5 litra. Wrzucasz i lecisz, czyli też nie jest źle. Porównując tę pianę do takich tanich, które u mnie służą do mycia opon, do takiego właśnie letnich zabrudzeń, no tutaj cena jest przepaścią, ale wydajność też jest konkretna i domywanie jest zdecydowanie lepsze. Najfajniejsza sprawa w tym produkcie jest taka, że czuję, że on jest mega bezpieczny, naprawdę. On mi tutaj poprzysychał, nie narobi ci żadnego bałaganu. Tu czuję, że tak bawię się produktem albo używam produktu, który jest mega bezpieczny dla mojego lakieru, dla listew chromowanych. Ktoś kiedyś napisał listw, aż ciężko to wymówić, listew chromowanych. Tutaj nie masz co się obawiać, że jak ci przyschnie, że rozrabia. I to jest też fajne. No tak, cena do jakości, właśnie. I tutaj no, jest to bezpieczny produkt, wydajność fajna, no jest spoko. Ale w dalszym ciągu jest to 150 zł za 5 litrów. Patrząc na to, cenowo jak wyglądał Kleenex za 50 zł za 5 litrów, no to kurczę, jakbym był stary Kleenex i ten produkt wybrałbym Kleenexa, ze względu, że mam tego aż 15 litrów. Kleenex może nie zbiera tak fantastycznie jak ten produkt, ale no wiadomo, cena czyni cuda. No dobrze, słuchaj, będę chciał za tydzień, w środę, będę chciał wrzucić na Volvo uderzenie z pianownicy 1 do 30. Chcę zobaczyć, jak będzie, jaka będzie konsystencja piany. 1 do 20 jest fajnie. Widziałeś, co jest grane? Pięknie się płatami odrywa. Właśnie. I to jest. No naprawdę, tutaj, no mistrzostwo. Naprawdę, jeżeli chodzi o aplikację, zabawę tym produktem, najwyższy level. Zapach, bezpieczeństwo, naprawdę fajnie. Bardzo przyjemnie. Kurczę, 50 zł tańsza i mistrz. O 50 zł taniej i tak naprawdę to by była moja ulubiona piana, jeżeli chodzi taką uniwersalność i do opon, i z pianownicy, i z oprysku. Naprawdę bomba. Super. Paweł, tak? Paweł, tak. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, że mam przyjemność się pobawić tym produktem. Ponownie się powtórzę. I nie utopiłeś pieniążków w żaden sposób. No dobra. Dzięki za obejrzenie. A, zapraszam za tydzień w środę. Z pianownicy PA 1 do 30. Do bonusik. Przepraszam za szumy, ale zarysowana. Ciekawe czym. Kamień pewnie. Wlałem tutaj 1 do 10, tam było trochę 1 do 20. Tak wymieszałem. Tutaj troszeczkę jeszcze szamponu do mycia felek. Zobaczymy, co będzie. Bardzo. Już widzę, że będzie zajebiście. Ale się pieni. O ja. O kurde. No zobaczymy. Czuję, że będzie ogień. Ogień i dym. Jaki poślizg, jo, zajebiście. Ciekawe jak z domywaniem, bo felga była naprawdę brudna. Ale uderzyłem ładnie. Delikatnie, dziadzia. To nie traktor. Znaczy traktor, bo diesel. Ale się pieni, o panie. Fantastyczna sprawa. Kurczę, wiesz co, no poślizg w tej pianie. Nie, ja chyba zainwestuję w nią jednak. No kurde, im dłużej się bawię, tym przyjemniej. Zobacz, co się dzieje, budyń. Ciekawe, jak domyło. Pstryk. Wikan. Film o szczotce już nagrałem. Już wisi, czeka na publikację. Jeszcze kawał czasu, zanim się pojawi. A jak sprawa z nią wygląda? No nie pamiętam. Nie no, kurde, bomba. Ohoho, nie no, ja ją muszę kupić. Zobacz, co się dzieje. Panie. Za grube stężenie znowu. Tu wydajność tego produktu naprawdę jest mistrzowska.
No nic, skończę to, tą butelkę. Oja. I zobacz. Pstryk. Czysto. I lecimy. Ale chlapie. No, powiem ci, że... obłęd. Ja. Dobra, idę po myjkę, sprężone powietrze, zobaczymy jak domyło. Za. Chodź maleńka. Teraz trzeba się sprytnie odwrócić. O, widzisz. Dwa kable na dwa baty. Ale jeszcze jak podłączysz może wodę, to będzie dobrze. Nie wiem dlaczego, ale ta myjka nie chce. Gdzieś ma nieszczelność. Nie wiem dlaczego ta myjka nie chce na sucho bez wody latać, no. No ale wypłukanie tego to też jest gruba sprawa. A jak z domywaniem? No co, no nawet hydro się pojawiło. Coś tu się działo. No zajebiście, no. No i teraz sobie będę mył właśnie tą pianką felki. Zobaczymy. Później rozrobię sobie 1 do 30. I też się tym pochwalę. Hej!